Dobry wieczór, dobry kwietniowy wieczór, sobotni wieczór, 15 kwietnia i piąty dzień, kiedy gramy dla Patryka Wysmyka, wrzucając złotówę do wielkiego słoika. Nietypowa baba jestem, tam dzisiaj piękna, wesoła książka Anna Seniuk w rozmowie ze swoją córcią wchodzi na licytację i działaj. A my działamy, nie zatrzymujemy się. Gramy o zęby, gramy dla Patryka. 5, 4, 3, 2, 1. I nakładaj pastę na szczotę. Nie ma chwili do stracenia. Działamy. Policzkowo, dobry wieczór, żująco, dobry wieczór, sobotni piękny wieczór kwietniowy, piąty dzień z kolei, piąty dzień z kolei, lecą złotówy do słoika, nagradzamy siebie za pięknie umyte ząbki. Ja gadam, a ty szczotkuj, zatrzymuj szczotę na zębie, chociaż te 2 sekundy. Albo twórz ze mną mini nawyk. I od wewnątrz. No cudownie, cudownie. No gadam i szczotkuję. Ale tworzę mini nawyk. Tak jest. Żyjąco element. No i wszystko na ten temat. Jak nie masz szczotki elektrycznej, to manualną wymiatasz w ten sposób. Tylko oczywiście długo, wielokrotnie na jednym obszarze. Ja tutaj masuję sobie ząbki. Wspieram Cię też w szczotkowaniu manualnym, dlatego też używam drugiej szczotki. I żująca. I żująca. I pamiętaj, od wewnątrz i pionizuj. I od wewnątrz. No świetnie Ci poszło. Jeszcze dół. Szczotkuj. Jeszcze chwila. Kiedy wejdzie Ci w to, wejdzie Ci w nowy nawyk, to działanie, to nie będziesz sobie wyobrażała, nie będziesz sobie wyobrażał dnia, wieczoru bez tego. I szczotkowanie zakończone. Wypłucz buziaczka, a co tam? Wytrzyj buziaka, no świetnie Ci poszło, fantastycznie. Krok drugi, pamiętamy, że jest to nitkowanie. Wynitkuj wszystkie ściany wszystkich zębów. Ja oczywiście, tworząc mini nawyk, tylko i wyłącznie dzień szósty? Dzisiaj? Ktoś napisał? A może i tak. Oja. Zobacz, ile złotówek mam. Ile mam złotówek w słoiku? Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Jej, dzień szósty dzisiaj. Dzięki za pomoc. No faktycznie, zmienię teraz. Umyję sobie rączki, bo dotykałam złotówek. Ale się zadziało dzisiaj. Dzięki za podpowiedź, kochani moi, kto taki był czujny? O, ktoś tu czuwa. Nowa nitka, rączki umyte. No i jedynka jedna wynitkowana z boku, a druga też wynitkowana. No, dzień szósty oczywiście. Ha, ha, 5 złotówek mi podpowiedziało. Ale przede wszystkim ktoś tutaj w komentarzu mi podpowiedział. A, kochani jesteście, że mi pomagacie. Oczywiście dzień szósty, sobota. Krok trzeci, czyli czyszczenie języka. No pięknie. Czy założyłaś swój słoiczek na złotówy dla Patryka i za Twoje własne mycie i starania się odnośnie higienizacji jamy ustnej? Czy założyłeś swoje 2 słoiki? No powiedz, proszę. I teraz irygacja. Czwarty krok. I od wewnątrz. I dół.
od wewnątrz. No i kolejny dowód, że jesteśmy na żywo, to właśnie takie cudowne pomyłki. Fantastyczne. I coś się dzieje, żyje. To wszystko żyje. Pamiętajmy, że dzisiaj do 21:00 ktoś znowu napisał tutaj, sobota 15 kwietnia 2023 rok. No i tak założyłem słoiki, dwa słoiki, dobrze Ci idzie, jestem z Ciebie taka dumna. Pamiętajcie, że dzisiaj do 21:00 można licytować kody podświadomości Beaty Pawlikowskiej. Zapraszam serdecznie. Natomiast do nowej puli książek licytowanych wchodzi no ta radosna książka, no fantastyczna jest ta kobieta. Chciałabym, żebyście się też mogli zrelaksować w sobotni wieczór i no już w przyszłym tygodniu w sobotę będzie z Tobą ta książka. No, nietypowa baba jestem. Pasuje do dzisiejszego live'a, na pewno. Licytuj koniecznie, a przypomnę, że zasłużyliśmy na, no teraz na ten piękny gest, którym jest nagradzanie siebie za umycie zębów. Założyłaś swój słoik, założyłeś swój słoik, no to działaj! Jo, cztery kroki do zdrowej jamy ustnej, fantastycznych, zdrowych zębów przede wszystkim, ale też dziąseł, też zdrowych. No i kochani, przechodzimy do najważniejszego momentu tego sobotniego wieczoru. Gramy dla Patryka. Drobne gesty potrafią zdziałać cuda, cuda. Moc dobrych słów, moc dobrych gestów jest niezastąpiona. Uwaga. Jo, szósta złotówa poleciała dla Patryka. Wysmyka do wielkiego słoika. Nic, ale to nic nie jest silniejsze niż iskierka nadziei, która nie chce zgasnąć. I nie zgaśnie! I nie zgaśnie, bo gramy dla naszego chłopaka. Chłopaku, gramy dla Ciebie, robimy hałas. I to jest dopiero początek. Zbieramy złotówy, wchodzimy na licytację i oczywiście radujemy się w sobotni wieczór. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.